Hej, 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 ludziska! W następnym odcinku zagrajmy w Fallout New Vegas. Więc tak. Na czym my to skończyliśmy? Aha, z doktorka mieliśmy iść ogólnie. Bo z tymi krwawymi łowcami zdobyliśmy to, co mieliśmy. Tylko jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia. Mianowicie... gdzie to było tylko? W statystykach. Z umiejętności... Medycyna 30, nie. To jest za mało. Będziemy potrzebowali chyba 80 albo 90 medycyny. Z tego co pamiętam. Nie jestem do końca pewien. Is there something else I can do for you? There's still power, but the casing is cracked. I'm astonished that exposure to the stealth radiation could induce mutation so rapidly. More importantly, this explains why my research into this group of Night Stalkers hasn't come up with a cure for the Night King. There's only one avenue left for me. I need to run the Mark II test on Lily. It's the only way. Lily is eccentric, certainly, but I've never felt she was dangerous. More importantly, she asked if she could help me in some way. I've told her about the risks, and she still insists on helping. Possibly immediate potential damage. There's a reason the stealth boy Mark II has never got beyond the prototype stage. Lily already has a pre-existing condition, and the experiment will likely make things worse for her. I'll be... No. Tak. Także na razie tego nie idziemy natruszać, bo to moje potrzebujemy bardzo wysokiej medycyny, z tego co pamiętam, a nie chciał. Po co, żeby zgniała? To później z nią porozmawiam. Me gusta. Kapusta. Tak, więc... Rozejrzymy się to jeszcze przy okazji. Jakiś tam swoje chły mroczne, zwykłe mroczne. A... Myślę, że tak to może przy okazji... Według mnie trochę też na minus w Falloutie 4 trzeba by było dodać to, że... Momencik. Coś tu widzę, chyba ciekawe będzie. Wyżerka, mi to pasi. Co to było to drugie? Nawet nie spojrzałem, biorę po prostu jak leci. To sternie. Ale wino wezmę. A, dobra, niech będzie już. Szybkowar. Nie, tam. Światełko, spoko. Pusta, pusta. Lodówka, a w niej? No powiedzmy, że może być. I wino. Kurde, te są alkoholiki są nieza. A ty kas nie strasz. Myślałem, że ktoś mi już na przetrząsanie mieszkania nakrył. A, wezmę, ci zawsze można coś to. Bida. Też bida. Z nędzą. No ale pusto. Więc tak. Fallout 4. Szkoda, że nie ma w nim już, tak jak tutaj właśnie w New Vegas, tak co widzicie po prawej stronie, czyli głód, pragnienie, sen, potrzeby takie różne. To jest naprawdę szkoda, że tego nie ma. Kurczę, i tak samo z tego co się orientuję, amunicja tak samo jak w trójce na tam chyba niskim poziomie. Kurde, ukradnie, szkoda. Ale to mogę wziąć. Amunicja nic nie waży, więc... No proszę was, no kurde, amunicja, żeby nic nie ważyła. Serio. Tony amunicji można nosić, no kurde. Wiecie, niby fajnie, z jednej strony, ha, ha, ha. To co mam, to mogę na co nosić, a mi się nie skończy. Tja, no ale kurde, spróbuj nieść pod cholery amunicji, no to życzę powodzenia ogólnie. Aha, no potrzebujemy też tego, jeszcze tak z 5 retoryki. Co to możemy zrobić? Break them dynamite. Gwoździe, ołów i rozłożyć. Co to jest?
Więc to jest, zobaczmy. Itemki. Może zdejmie. Wiem, co to jest. Zobaczmy, czy możemy teraz coś zrobić, może. Nie możemy. Ale dobra. Szkoda. Kontynuując dalej wątek. Nie patrz się na ciebie, nic nie marzysz. Na czym ja to skończyłem? To sobie znam. Nie, a pan co to było wczoraj? No, w sensie ostatnim odcinku. A teraz. Nie mogę tego się szkoda. Tak, trochę ciężko mi się rozmówi i czyta się, przetrząsa i zarazem także przetrząsa wszystko, co tu leży. Wszystko. Kurde, tyle fajnych tych. Ale moment. Mi się dało podpierdzielić chociaż rozmowę z ludźmi. To dawało plus 10 bodajże. Tylko czy jest gdzieś takie? Ma ktoś rozmowę z ludźmi? Jakaś gierka. Tak, nie zwróciłem uwagi. Odskok. Przewody chirurgiczne. Możemy wziąć, to dobrze. Przydadzą nam się. Wiadomo dlaczego. Łożesz ty! Ale medexo chyba. To medex? Nie, puste. No, bierz to. Kurde, ciężko trafić trzeba i... Strzykawka. Jak uciekałem. Jeszcze jedna. Jeszcze. I tu, i jeszcze tu dwie. Dobra, mamy to, co chcieliśmy, tak ogólnie. A, to jeszcze mam te przewody chiru... Nie, no niby mogę, ale... Chyba, że... Cholera, nie ten guzik. Pomóżmy sobie. Na podłogę będzie łatwiej to podnieść. No. Tak, prosimy na dół. Kurde. Ciach. Teraz to jeszcze jakoś. Kurde. Jak ostatni alkoholik. No podnieść czegoś nie możemy. No, takie gierki są. Były, czy są nadal, to nie wiem, nie grałem to za bardzo. Może raz. Pamiętam. Coś takiego pamiętam, że czegoś tego oglądałem. Symulator chirurga? Jakoś tak. A, to pies się mordelizał. Dobra. Nie obrazimy się na puste strzechawki przecież. Dobra, wszystko za darmo jeszcze. Na czym ja tylko to skończyłem? No teraz tak jakieś mam... Pustkę nagle w głowie. Przedawiona książka. Trójca była cholernie droga. Nie patrzę na ciebie. Nie wiem po co za bardzo. A w nim? Nic ciekawego. Aha, oczywiście. Na tym nic nie zrobimy. Szkoda. No nic. No dalej, przypominaj sobie. A, nie mogę nic robić. Kurde, same ćpuny chyba. Tu są. No dobra, znowu jakaś tutaj aparatura. Tam od cholery strzykawek, prochów, różniastych.
To byłem już. No dobra. To przypomnijmy sobie tylko. A w każdym razie postarajmy sobie przypomnieć. O czym ja tu miałem powiedzieć? No dlatego ja cię zawsze muszę nawet trzymać i tak dalej. Ale po co dwa razy nagrywać to samo? Pom 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 pom. Mówiłem o... ciemność widzę. O czym ja tutaj gaworzyłem? Z Lili to pogadamy później. No cholera, teraz traciłem jakoś wenę. Mógłbym gadać ten o kasę, no ale... jeden guzik znowu. Weźmy, przejdźmy się do mapa świata, zadanie jeszcze weźmy. Wyświetlimy sobie. Aha, tego też potrzebowaliśmy, nie? Chyba 30, tyle mamy teraz. Nie jestem pewien. Mapa świata. Dobra. Udajmy się tutaj. Sprawdźmy to, zrobimy jeszcze zapis zwykły, żeby, wiecie, tutaj nie bawić się. Nie wiadomo co. No dobra. A, o tym cholera tam zapomniałem, tam się przypomniał nagle. No tak. Tak, teraz jak... mniejsza. Oj, czasem coś zrobię to. A, pamiętam już. Mówiłem o tym, że w Falloutie 4 brak... Cholera, kas nie mam. Ilość kapsli. 190, 250, coś na stole, co? Muszę to spieniężyć. Że w Falloutie 4 brak jest właśnie i właśnie tą amunicję, o tym mówiłem, już pamiętam właśnie. Nie ma herbatki, jest woda, więc trochę bida, ale dobra, więc tak. No kurde, kto poniesie nie wiadomo nieskończoną ilość jakiejś amunicji, no to jest naprawdę według mnie przegięcie. No. No się z tym powtarzam. O, trochę. Tak więc. Oj, dobra, dobra. Blokady mi to masz. To jest według mnie taki krok do tyłu. No, ktoś nie chciał, to po prostu nie brał tego trybu jestem hardcorem, prawda? I miał tak jak sobie ten. Chyba na łatwym też można, że amunicja nie waży. A nie jestem z tego pewien. Oczywiście tutaj o New Vegas mówię. Uzbrojenie. Co to możemy sprzedać? Granaty. Wow! Nie no! Przepraszam, że się trochę zdziwiłem, na granatach nie się zrobiłem. Granat zapalający. A, też jest też. Karabin na gryzanie. Młotowa. No to przyjaciel zostaje, nóż tak samo. Nie, nóż idzie w cholerę. Maleńka zostaje. Policyjny. Plazmowe. A, niech idą.
Mina plazmowa, popychajka dostaje. Pręt zbrojeniowy, a idź w cholerę. Mina pulsacyjna? Tak. Budynek wybuchowy. Okej, okay. 6000, wow. Wygląd. Zwinność, to niepotrzebne. To mi teraz niepotrzebne. To zostaje. Zostaje. No idź w cholerę. Zostaje. Moment, co to mi daje? Medycyna plus 5, to można, też gdzie można założyć, co? Ten zostaje do naprawy tego drugiego. Tak, do retoryki. Byś miał coś? Wygląd. Składanie ci. Plecaki. Modyfikat Influence Mantle. Co to jest? 2,26. Na ogień, przetrwanie i składanie plus 5. Pancerz bojowy. Przetrwanie, tak? Tak. Jóźwik. Sorry, tak. Wzmocniony, wzmocniony. No, właściwie tylko kasę potrzebujemy, więc chodźmy z powrotem do tego. Tutaj. Ta amunicja, to też mówiłem już, przegięcie, żeby amunicja nic nie ważyła. I szkoda, że też nie dali tego, jakiegoś pojazdu, jakiegokolwiek. A mogliby. Co za problem. Skorowska i Rimie. Silnik to właściwie praktycznie to samo, nawet tych samych komend można używać w konsoli. Chociażby jedna komenda, którą naprawdę przydaje się znać w grach od Bethesdy, to jest TCL. Dlaczego? Nie będę tego robił, bo to blokuje do osiągnięcia w Steamie. I trzeba wyłączyć grę i włączyć z powrotem, aby zaczęły z powrotem działać. To się przydaje w każdym razie jak, z jakiegoś powodu. Nie trzeba po prostu wczytywać powiedzmy jakiegoś poprzedniego zapisu. Jeżeli gdzieś tam skaczecie, nie wiem, próbujecie gdzieś przedostać się, ale wpadniecie, utkniecie, o cholera, nie mogę się ruszyć. Włączycie konsolę tyldą i wpisujecie TCL. Chyba się nie blokuje jak tego. Nie no, nie wierzę. Nie no, to jest przegięcie jakieś. Nie no, kurna, po prostu nie. Miałem tylko zademonstrować, a nie się naprawdę wpierdzielać. No dobra, zobaczcie sobie. Hej. Nie no, ja sobie wczytam, bo mam tu zapis od razu przy tym, także się obejdzie. Tak, chcę. W każdym razie, jeżeli coś takiego się dzieje, krzep się widzieliście. Po prostu wciskacie tyldę. O co się właśnie przed chwilą widzieliście, taka konsola? I wpisujecie TCL z małej. Dobra, ruszaj się, dupku. I tak. Po użyciu tej komendy jesteś w stanie latać, że tak to ujmę, przenikać przez ścianę i tak dalej. Dzięki temu możesz się wydostać z jakiegoś cholernego dziedzictwa, jak tutaj widzieliście. Miałem zamiar tylko wam to zademonstrować, a się naprawdę wpierdzieliłem. No i dobra. Prezent macie? Chodźmy. Tak. Wow, co to za spolek, kratek. To jest B. Takie opadanie, nie? Ilości klatek. Więc tak, ta amunicja, naprawdę nie szło dodać jakiegoś trybu lub wybrać dodatkowego znacznika, może nie tyle znacznika, opcji, która pozwalałaby, że amunicja coś waży, a nie jest bez wagi. Tak samo, no kurde, co za problem po prostu przenieść to samo praktycznie do tejże gry nowej. Czyli właśnie, wiadomo, jakieś tam niewyspanie, tak dalej. Myślę, że można by było to w jakiś tam sposób podrasować. Hey.
A ja sobie save'a, pomogę. No, dobra. Więc tak. Nie wiem, wieszcie co, założę sobie tą maskę. Itemki, wygląd, maska chirurga. Jeszcze medycynę mi dodaję. Więc tak. Jak mówię, to jest... Już tylko ten chaos. Przestanę być pierwszy o tym cały czas. Kółko. No jak przyspieszył. No ale... Fakt faktem. To jest przegięcie. Mogliby naprawdę dać. Och, ty mój bohaterze. Czekaj, czekaj. Co zapisać? Właśnie. Noticed that, did you? I keenly aimed one of the shots through some soft tissue of one of them to hit the man behind him. That's an interesting theory you've got there. On to ciekawe. Przyjdzie się do boku. Nie spierdzielaj. To ruszaj dupę. Bo musisz po śmierci się zadzierę. Wygrabiasz cię. Niedługo będę się wkurzę do wasz po śmierci. I tyle, będzie dziadka się działa. Ty. Nie mam się takich obrzeb. No dobra. No skoczymy do króla, gdzie on jest. Tam tędy, tak? Z tego co widzę. No szkoda mi tego... Standard. Że nie ma... Chociaż jest taki plus, że dodali sprint, który... zżera akurat punkty akcji. To takie, wiecie, się zauważyli ogólnie... Zauważyli, że modyfikacje, jakie są popularne, po części także z tym pancerzem wspomaganym, gdy jest założony, no jest taki wygląd, że coś tam mamy na łbie, jakiś tam hełm. Tak dalej, jestem wyświetlany. Więc co ty robisz? Albo usiłuję zrobić. What do you have for me? So that's how it happens. Okay then, I'll have some guys pull him off the street when no one's looking. You've shown me something, so maybe you can help me. Around these parts of the area, I don't resent the sheer number of people that have come into the area since the building. In turn, the newcomers, most of whom come from the NCR, have gotten ornery from being resented. Sometimes things get violent. This is one of those occasions. Recently, a few friends of mine were attacked, and I want you to find out who did it. Words come that they just woke up over at the old Mormon fort just north of here. Head on over, see if they remember anything. Good. I like that enthusiasm. Return. That's all I need to do about it. Tak więc ruszamy, bierzemy tutaj w troki i idziemy, kontynuując właśnie o tym Fallout 4, tamtędy, tak? Jeszcze zróbmy tylko kiedy mapę, czy możemy się teleportować. Byłoby nawet całkiem miło ten fort, aha, że muszę iść tędy, no dobra, pójdziemy tędy. No, przejdź. Właśnie, ale mogliby zrobić też, no kurczę, jak już tak się, powiedzmy, posiłkowali tym jakimiś tam modami, oczywiście naśladując je, mogliby jednak zrobić... chwila. Mogliby jednak zrobić coś, co jest tutaj przecież.
co za problem. Jak widać. No to nie wiem, faktycznie. Dobra. Więc tak. Co za problem jest zrobienie takich dodatkowych właśnie otoczek na filtrów. Chyba tak to można. No cieszę się twoim szczęściem. Otoczek właśnie na ekran. Łącznik. Co mam tu iść? Nie. Chociaż? Tak, do fortu tutaj. Co powinno się zrobić takie otoczki, wiadomo, które by sugerowały, że symulowały, czyli nie, tak? Symulowałyby, że nosimy jakąś maskę przeciwgazową, czy cokolwiek w tym stylu. Zasłaniałoby tam w jakiś tam sposób widok. W taki sposób, jak powinno. Tak właśnie jest chociażby w tym projekcie Nevada, tak, to H2. Ten mod. Będzie, że wyjdzie taki sam do tego. They were big guys, young too. No old geezers like me. Hell, none of them looked even half my age. I was mostly face down in the dirt, begging for my life when it happened, so I only got a quick look at them. Find the bastards that did this. If you want, try asking my friend Wayne over there about him. He saw more than I did. No tak jakoś wyszło. I don't really know what else I can add. There were a bunch of guys, better dressed than most freesiders, I guess. That help? What? No. I thought you were supposed to be here to help. Hey, wait. I just remembered something. I might have heard one of the guys that attacked us call another by name. We had just about had it when one of them said, "Hey Lou, we gotta go." At least I think he said Lou. It might have been something else. Now that I think of it, he said Lou something, something with a T. Tennant, that's what he called him. Lou Tennant. Okay. Więc tak. Rzecz następna. Płocinka już. Przepraszam. Tak jak mówiłem, cóż za problem byłby właśnie zrobienie takich właśnie filtrów. Nie wiem, czy dokładnie coś na pewno filtrem jest. To wiadomo, kiedy poruszamy jakieś głową, trochę też zmienia się. No ale to nie powinno być jakieś specjalnie trudne. Tym bardziej ludzie na tym tam pracują, a nie robią to jako fani, czy po części w każdym razie. Tak więc no. Dałoby się to zrobić, prawda? Nie byłoby to jakimś tam super problemem. Zrobienie, dodanie, wiadomo, a właśnie zostawienie. Które inne firmy to robiły, no ale silnik praktycznie ten sam. Zapotrzebowanie na jedzenie, sen tak dalej, plus tego
No jeszcze jak mówiłem w tym jednym. Nie myślę, że kapsla z gwiazdką. Bunch of soldier boys, huh? They usually don't come around these parts since their big base is on the other side of the strip. If they're coming over here now, it's got to be for a reason. I didn't want to believe the rumors that they're looking to take over Vegas, but now, if something big is going down, I'm sure rumors of it will have spread. Ask around, particularly in the squatter areas where the NCR folk hang. You might also mosey on over to the Mormon fort and chat Julie Farkas up. The followers tend to be in the know about these things. Just don't ask her what to do about it. She'll probably ask you to hug someone or something. No tak. Personal space meaning anything to you guys? Właśnie zadanie właśnie tych wyzwał potrzeb różnych. Plus do tego można by było także zaimplementować. Fort. Czy on tutaj gdzieś ten? Nie. A szkoda. Tutaj i tak muszę iść. Mamy niby z tym pancerzem wspomaganym. Fajnie, no jeszcze można by było tam trochę to poprawić. Fajnie, że ten wyświetlany tak dalej. Jeszcze bardzo mi się spodobało to, że takie bardziej modułowe to wszystko jest. Nie tam, że ogólnie zakładasz tylko na tłów i na łeb i tyle w tym temacie. No ale takie trochę dokładniejsze. Nie wiem jak tam jest z tym, czy rękawice też można mieć jakieś fasony i tak dalej. No co tego nie jestem pewien. No ale... Ciekaw jestem, czy znajdziecie się jakiś ten podcast. Mam wrażenie, że przeglądanie kawałka innego zagrajemy wy u... Tady ten do kogo. Padło Kowalski, ale czy na pewno? Czy tylko się przysłyszałem, to tego nie wiem. Are you here to drop off medical supplies? Leave them with the rest in the middle of the courtyard. Rates of injury and illness in Freeside are very high. Supplies don't last long. Medex, Radaway and Fixer are Freeside essentials. I can't pay you for any supplies you bring in. But I could discount the charge for our services. So far, the Crimson Caravan won't cut us a deal. If you can convince them or some other merchant to work with us, I'll discount supplies to you. You might ask around at Nick and Ralph's, or go see the Garretts, though I suspect they're too busy poisoning Freeside to help it out. Just come see. What do you want? More than rough. It's a damn mess. Freeside townies are constantly picking fights with NCR civilians. Thugs and thieves are always looking for a victim, and the local families are just sitting back making caps on a mess. Freeside is in dire need, but no one has been man enough to step up. The followers can only do so much to stem the tide. There is always something needing done. A few souls here on Freeside could be great assets to the community if they kick their addictions. We need a regular supply of medicine organized, but the Crimson Caravan wants too many caps for what we need. Lastly, tensions between the townies and NCR tourists have been going downhill fast lately. A lot of innocent people will get hurt if things blow up. Oh, właśnie. W Fallout 4 mamy tylko do wyboru zawsze i wyłącznie 4 opcje, prawda? Tutaj zobaczmy. Pierwsza lepsza linia dialogowa i raz, dwa, trzy, cztery. No to już mamy jedno, nie? Będzie raz, dwa, trzy, cztery, to mam. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze do widzenia. 9 razem opcji wyboru, a to mamy tylko zawsze i wyłącznie 4. Dziękuję, do widzenia. To według mnie jest zastosowanie do poprawy. Nie wiem, mam nadzieję, że jak wyszłoby, jak... A, to wątpię, to też nie jest. Dodanie masy nowych dialogów. Tak samo nagranie tych, także w to osobiście wątpię. Chyba, że...
piątce w Falloutie. To może tak. Yes, old Bill Ronte and Jacob Hoff. They're not going to kick their habits on their own. Old Bill Ronte is an exceptionally skilled machinist. He could fix the problems we've been having with Freeside's water pump if he sobered up. The Garretts hooked Jacob on chems when he was working for them. Ironic, since he used to homebrew detox chems. He's a natural chemist. In Freeside, the drunks and drug addicts flock in and around the Atomic Wrangler. I'd start there. Sobering them up and putting them back to work would go a long way toward helping Freeside. The big man around here is the king. Not much happens in Freeside that he doesn't know about. He has the most influence locally, and some of his crew haven't helped the situation by harassing NCR citizens and charging double for water. Some NCR soldiers have been bringing in supplies, but none of it is going to Freeside locals. I've tried to speak to both sides to no avail. No i to mamy do opcji wyboru, a nie jest zawsze tylko i wyłącznie 4. Może czasami być tylko jedna opcja do wyboru, no kurde. Dajmy na to, no, ktoś na ciebie w cholerę obrazi, no i co? A tam się chyba z tym orientuje, się nie da kogoś tak wkurzyć, żeby cię olał albo zawał kogośkolwiek, nie wiem, żołnierze, kogoś, żeby cię zastrzeli czy coś. No bo sam cię zatkował. Tam w ogólnie sprowadza się praktycznie wszystko do... Iść do punktu A, wyrżnij wszystkich, wróć z powrotem. Praktycznie nie ma tych właśnie zadań polegających na czym innym. Na przykład weźmy znowu faktycznie Fallouta 2 na pierwszą linię, czyli zakończenie, walka z Frankiem Horriganem. Tuż przed nią można przy odpowiednich umiejętnościach retoryki, jeżeli taką postać się stworzyło bardzo wysokim, można było przekonać dowódcę innego oddziału, żeby pomógł nam zabić właśnie tego Franka Horrigana. Albo przy odpowiednim bardzo wysokim poziomie nauk ścisłych, tak to się nazywało, można było stworzyć własnego robota w jednej bazie wojskowej. Ale jeżeli było się no właściwie idiotą w tych sprawach, to się stworzyło też robota idiotę, bo się brało, udało się, była taka akcja, że znajdowało się jakiś tam zamarzeczkę ogólnie z różnymi częściami ciała, chorobami i tak dalej. Lepiej, powiem wam tak, że lepiej nie tykać tych chorób, bo to się tak ginęło, bo się próbówka rozpadała i zostaje zakażony i po chwili się ginęło, ale narządów niektórych też nie można było pobrać, bo się zrobiły gluty z tego tylko i wyłącznie, ale mózgi były podniecałe. Chcemy odzyskać mózg i jest taka akcja, że jakieś nagle coś tam się dzieje złego i musimy wprowadzić szybko jakieś poprawki. No i właśnie to zależy właśnie od naszej umiejętności nauk ścisłych, dzięki czemu ileś tam procent tych mózgów możemy uratować, nie? Się nie zepsują w jakiś ten sposób. No i jak mamy nisko, no to najwyżej uratujemy mózg upośledzony. Co... ten robot nie będzie najwyższych lotów, jak możecie się domyślić. Potem będzie jeszcze... jest mózg szympansa, mózg ludzki i cybernetyczny. I właśnie bardzo wysoki poziom nauk ścisłych możemy właśnie mieć mózg cybernetyczny, dzięki czemu naprawdę ten robot jest no, naprawdę dobry. Więc może to pogadajmy, bo tak jeszcze tak pierdzielę 3 po 3, ale nie gram nic. Dobra. Chodźmy. Zobacz, co mamy zrobić. Nie wiem, z nim mogę się o czymś porozmawiać. Nie ten guzik. Czy możesz tego Pip-Boya wciągnąć? Dziękuję. Zadanie.
Aha. No spróbujmy. Co? Ja chcę z nią pogadać. Oczywiście, że możesz. O właśnie. Major Elizabeth Kieran has been handing out supplies to the poor a little west of here. What about it? I know something's got them riled up, but I've been too busy with other matters to really look into it. If you're looking into the matter, talk to Elizabeth. She's in charge of the operations here in Freeside, though she won't open up to you right away. If Elizabeth holds out on you, tell her that I sent you. She should be a little more forthcoming if you mention my name. Was there anything else you wanted to talk about? Nie, w tej chwili nie. Właśnie chciałem o tym porozmawiać. Hej, hej, hej. Mapa świata. Koło zbrojmistrzów? Ciekawe. Ale chwila, niby mam iść przez to miejsce, żeby tam się dostać. Nie ten guzik. No, teraz dobrze. Co za mnie? A właśnie w czwórce jest brak takich rzeczy, na przykład szkoda. Na przykład... jest taka... jedna misja, z tego co widziałem, akurat trafiłem na to, zaglądałem, że... będzie, w którym będę? Że jakiegoś tam gościa dorywamy i... możemy z nim porozmawiać, ale i tak się zawsze, obojętnie co byśmy nie zrobili, zawsze się kończy tym, że musimy go zabić tam. Bo tak, o. I tyle w tym temacie jest. Nie możemy nic tam zrobić, przekonać. Albo też na przykład była taka fajna rzecz. No fajna, zresztą to jest taka swoja rzecz oczywiście. O, to jest fajne. To jest akurat właśnie dodatkowa fajna rzecz. Spójrzcie. Jeden tylko na pewno nie będę pamiętał znowu. No proszę was. Oczywiście, że Tandy. W jedynce ją ratowaliśmy, a w drójce jeszcze zasadnie już postawaliśmy. Proszę was. Trzecie od tyłu. Shady Sands. Jak się nazywało to w polsku? Piaski, ale moment, pustynne piaski. Mi się zdało, że czegoś nie pamiętałem. Na serio? Oczywiście, że niedźwiedź. Takie łatwe, to wiecie co? Z dwójką to mnie nie zagniecie praktycznie. Trzeba powiedzieć jakieś skomplikowane rzeczy, by mnie pytać, żeby mnie zagiąć o dwójkę, jeżeli chodzi. Bo dwójką to jest naprawdę dobry jestem, jeżeli chodzi o dwójkę. Teraz tędy. Ciężko mnie zagiąć, jeżeli chodzi o dwójkę. Wiem praktycznie wszystko. A właśnie, kontynuując. W jednym z miast można było... jeden gościu nas prosił o to... podobno on wiedział, gdzie jest, gdzie się znajduje GEK, generator ekosystemu cudownej krainy. I aby go dostać, musieliśmy jakieś tam zdanie mu zrobić, dla niego zrobić. No i mogliśmy powiedzieć, żeby dowód naszej mowy odciął sobie mały palec. Ale można było coś takiego zrobić, a nie... no, kurde. Albo... magic? Kapsel... to zainwestuję, ale wreszcie nie.
Tak samo można było dzieci zabić, no. Inna sprawa, że to jest dyskusyjne, ale chodzi o sam fakt. Na przykład pierwsze napotkanie w mieście, którym tylko po wyjściu naszej wioski, Arroyo, dostawaliśmy się do pierwszego miasta, które jako jedyne położenie znaliśmy tam, się chyba od starszych dowiedzieliśmy, czy od jakiejś postaci dodatkowej. Magic. You seen Dixon around? He said he'd be back today. Julie? Oh, I love Julie. She's such a nice lady. One time I was working on the water pump and she came over, put her hand on my shoulder and told me I was doing a great job. Great job, she says. I just choked up and didn't say nothing. Compliments are so rare these days. Drop drinking. I've been drinking for a straight month. Listen, I've tried to stop, but the withdrawal symptoms are so bad, I feel like I'm gonna die. I can't stop now. Dixon sells me booze dirt cheap. It does the job, but it tastes like paint thinner, and I feel like I'm gonna die if I stop drinking for a day. I swear that guy's trying to kill me, but what can I do? Drinking other booze doesn't cure the sickness like his. No dobra. Trzeba komuś coś wypersferodować z głowy. Gdzie on jest? Nodzik? Zadania? Usuńmy to, żeby mi przeszkadzało. Nie no, tylko tutaj wyłącznie. Chodźmy tutaj z powrotem. Na czym ja to skończyłem gadać, ja znowu zapomniałem jak na złość, no. Aha, o tych zadaniach co... No tak. Mapa. Tutaj pamiętam się nieźle, jak wkurzyłem, a to wystarczy jesienny. Chyba z tego co pamiętam. Kiedyś chyba straciłem trochę 2 godziny, nie mogłem znaleźć, gdzie to iść. Jak walnie chyba dzień, jedną na drugą. Ale moment, mamy umiejętność, taką jedną, więc pewnie zostaniemy napadnięci przez kogoś. Ale to jeszcze chwilę. Przez taki jeden ciekawy gang. Zobacz w przykład zapis. Fakt, faktem trochę uprzedzam fakty, ale... Poza tym... Mącik? Zaraz to sprawdzimy jeszcze. Mącik, co ja mam za problem? Muszę tak coś ciekawszego wyciągnąć. To jest... Może być. Hold on. What's the password? If you're here to see the major, then I suppose it's all right. Head on. Można i tak, nie? Na przykład w dwójce była jeszcze jedna ciekawa rzecz, na przykład właśnie. Ale dobra, przesiedleniec, widzę przesiedleniec. O, ale okrojny. Co? Się patrzysz, nie jedziesz właśnie jeszcze nie udomowionego? Woda i... Aha, woda i pożywienie, ale dostałem tylko wodę, fajnie. Dobra, nie jestem. Yes. I'm a major in the supply corps, which is where this food and water comes from. You're quite welcome. If you meet anyone who needs food or water in the area... Ej, panienko. Yes? Was there something else you needed? No. Don't you have a friend you wanted to bring in? You were right. But here, take another helping for your friend. It'll be our secret. Hmm. Yes? Was there...
said before, we don't. You know, Julie? Not everyone in the NCR sees eye to eye with the followers, but they're okay in my book, mostly because of her. If you really want to know, we sent an envoy to the king, offering to coordinate the relief effort. In a manner of speaking, our envoy was brutally beaten and only barely survived. My superiors ordered the relief mission scrapped. I managed to get clearance to carry out the mission anyway, but with greatly reduced support. Now there's not enough supplies to go around, even if I wanted to serve the rest of Freeside, which I don't. That's all in the past now. I should get back to work. Say hi to Julie for me. Tak jak widzicie. Hey. Właśnie, nie? Posłaniec, który zniknął nagle. Nóg dostał. Dodatkowych. Zmutował. Nie, to musimy przejść normalnie. Taka, powinniśmy zostać napadnięci. Czy to było trochę innym miejscu? Albo tutaj trzeba było iść. I tak to byśmy musieli iść, ale zobaczymy. Tu jest taka jedna fabryka robotów. Tam zdobędziemy Protektona, który... Nie, no dobra, nie będę tego mówił. Zobaczcie sami. Ale tak naprawdę pewnie na razie tego nie zrobię, dopiero gdy się uaktywni zadanie, pewnie nie, dopiero wtedy będę w stanie to zrobić. O, tutaj. Tylko nie wiem, czy to teraz będzie, czy może dopiero gdy... że wciągniemy bromy, to będzie w tych rakalów, które pamiętam. A, to Freddy tylko. Co tu mamy? O! Kapsel, papierosy, niech będzie. Jesteś B. Kurde, się przestraszyłem, że zdechłem. Nie no, to by było przegięcie. Pusta butelka. Nie będziemy marudzić na to. Nie trafiłem w ciebie, paskudo. Ale Freddy szaleje. No no. Freddy. Mały. Nie jesteś głodny? Zostanę znowu kilka minut. Chemia. Food, mięso, wodniaka. Dobra. Aha, urósł. Doskonale. Tak. Zobaczmy. Może co tu mamy? O, pewien Protekton, którym jest ogniwo energetyczne tylko 3, no ale... Niech będzie i tak. Tu nic nie mamy, ale tu coś. Też nie za bardzo. Fajnie by było, gdyby też dali zniszczalne obiekty, dzięki którym można by było się, no nie wiem... Graliście może w... jak to się nazywa teraz? Rainbow Six, tamta online gierkę. No jak miałem przyjemność w to zagrać. No, fajne, fajne, tylko teraz coś serwery jak walnięte zdychają. Czy też nie da się zagrać z graczami. Muli, można czekać godzinę i jajo. Nie wiem, jakiś błąd coś mi się zrobił, to konkretnie. W każdym bądź razie jest coś takiego jak te ładunki wybuchowe, które można przylepić do ściany, coś takiego jak wywalić kawał ściany i przejść przez to. Przydałoby się coś na podobę właśnie Falloutie zrobić. Użyć chociażby nawet mini atomówki i wyrąbać sobie. Kłamę kongresman, to jest książka, podoba mi się trykę. Dzięki temu można by było się dostać do praktycznie każdego miejsca.
papierosy, to też nie wiem. Ale oczywiście potrzebna by była umiejętność bardzo wysoka do tego ładunków wybuchowych, bo bez tego wiadomo, moglibyśmy sami siebie wysadzić w powietrze. Tak samo jak na przykład to było, miało miejsce przy Falloutie 2, gdy nie znaleźliśmy się na ładunkach wybuchowych, ładunek wybuchał z mniejszą siłą. To jest trochę tak mniejszy sens z tym, jakby nie patrzeć, ale nie potrafiliśmy go ustawić w taki sposób, aby, no chociaż nie, z mniejszą siłą też jest jakiś sens, bo jeżeli wiemy w jakim, powiedzmy, miejscu go przyłożyć i tak dalej, jakie warunki sprzyjają bardziej większej sile wybuchu, no to jest inna sprawa. Aha, nie potrafię tak twierdzić zamku. Złom, trochę śmieci inny. Nie zostało nam do końca 3 minutki, więc może jeszcze popierdzielę 3 potrzeby. Tutaj mamy tego na... Tam jest ten protektor. Więc tak, blisko. Mówiłem o czymś jednym z Fallouta. Co to miałem powiedzieć? Aha! W Cryptopolis była taka jedna akcja. W ogóle ciekawa ta rozmowa. Tylko nie pamiętam dokładnie z kim. Z jakimś gościem. Trzeba było mieć 9 inteligencji i chyba 9 czegoś. Ale nie jestem pewien. Prawdopodobnie tylko 9 inteligencji. I można było wybrać taką opcję dialogową, że ta osoba mówiła, że my jesteśmy głupi i coś w tym stylu. Oczywiście delikatnymi słowami. I aby mogliśmy tam, że ta linia aby mieć tą linię dialogową, trzeba mieć inteligencję na 9 poziomie. Taka ciekawostka mała. A z tego w czwórce chyba nawet się nie da się uświadczyć, tylko jak mówiłem, właściwie zdania wyglądają iść do punktu A ważniej, wszystko wróć z powrotem, nie? Powiedzmy, zdaj raport. A nie da się na przykład, no nie wiem, jak mówiłem, gra nam ogólnie nas nagradzała za to, że na przykład jest, robimy cokolwiek innego, na przykład jeżeli braliśmy w dwójce inteligencję chyba na poziom 3 albo niższy, to nasza postać wysyła się jak człowiek upośledzony, czyli tak bardziej takimi stęknięciami i słowami podstawowymi, naprawdę ciężko było się porozumieć, ale można było to zrobić. I nie było tak, nie było, czym postać była inteligentniejsza, tym było na przykład więcej opcji dialogowych i można było w inny sposób wszystko rozwiązać, na przykład można było przekonać, albo nawet tutaj, żeby daleko nie szukać, w Falloutie New Vegas, tam właśnie jakiegoś przywódcę z Hanów można nie, tego jeszcze nie mieliśmy, chyba, że tam NRK próbuje załatwić się właśnie gości, właśnie z tych Hanów, a my możemy ich tam przekonać, że wyjdą żywi naprawdę i tak dalej, tak samo tak, że można było tych przekonać, a nie tylko, że idziesz ich wyżynasz, tak jakby miało pewnie miejsce w czukuce, że tam są wielcy Hanowie, zabarykadowali się i ich wyżni. A tutaj mamy coś takiego, że idź, no jak to jeśli nie uda, to i tak my zaatakujemy, nie? Masz szansę. Chcesz się pchać, to się pchaj. No i może, jak jesteśmy dobrzy, to możemy ich przekonać, żeby no, poddali się i po prostu odeszli, nie? A my zagwarantujemy im, że oczywiście możemy to dobrze obgadamy, bo jeżeli nie, no to pozostaje, powiedzmy, walka tylko. Oczywiście też możemy się na przykład olać to i patrzeć, jak się reszta wyżyna, no ale... Dobra, bliska. To by było chyba właśnie na tyle dokładnie. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne Zagrajmy Fallout New Vegas. Trzymajcie się, bliska.